Cześć, witajcie aniołki. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie taki temat, właśnie, bo będą dzisiaj dwa filmiki, pamiętajcie, wieczorem będzie live. I tak, czy ta osoba żałuje tego, co zrobiła? I to taka osoba, o której pomyślisz, nieważne kim ona jest, po prostu jeżeli coś ci zrobiła lub przez nią coś się rozwaliło, to spójrz, zobacz, czy ta osoba tego żałuje, czy raczej po niej spłynęła jak po kaczce. I tutaj jest sześć opcji, są trzy kamienie oszlifowane, tak? To może się skojarzy Wam z tą osobą, że ona jest taka łagodna w obyciu, taka fajna, czy raczej jak nieoszlifowany głaz, taka harda, tak? Wy, kochani, sobie decydujcie, jak Wy tam sobie chcecie, a ja będę tasowała karty. Używamy teraz, czekajcie, czy ja gdzieś tu pudełko mam, before tarot, no właśnie nie mam, wiecie, zanim, before, krok przed, i dlatego specjalnie używam ten tarot, ponieważ pytanie jest też takie, jakbyśmy mogli cofnąć czas, właśnie dlatego tarot jest wyjątkowy. Nie wiem, czy Wy widzieliście kiedykolwiek ten tarot, ja na przykład go uwielbiam, ponieważ to jest krok przed, zobaczycie w czasie rozkładu. Także, kochani, ja już będę zaczynała. I zaczniemy z skarbeczki. Wiecie co, proszę, jak macie więcej, musicie mieć więcej czasu, żeby się zdecydować, to po prostu pauzę naciśnijcie, bo już będę zaczynać. I ja zacznę od tego niebieskiego kamyczka. Zobaczymy, czy ta osoba żałuje. Jeśli żałuje, to czego żałuje? I czy by zmieniła coś? Czy raczej nie? Czego ta osoba żałuje? Ta osoba, o której myślicie, pomyśleliście, czego ona żałuje. Kochani. Tutaj zadziało się, zadziało, los się zakręcił na niekorzyść tej osoby lub wasz. Wiecie co, ja położę dla was przodem. Chciałabym, żebyście te karty widzieli, a ja po prostu będę starała się je do góry nogami interpretować. Znaczy ja będę czytać poprawnie, tak? W pozycji prostej. W sensie, tylko będę zaglądać do góry nogami, co tam jest. Wy, kochani, chciałabym, żebyście te karty widzieli. Tutaj dla niebieskiego kamyczka widzicie, tutaj jest piątka kielichów, dwójka buław i as kielichów. Zobaczcie, kochani, już ja od razu czuję jedną historię tutaj. Ta osoba naprawdę żałuje i to związane jest z uczuciami. Ponieważ tak, tutaj w piątce kielichów widać, że ona miała taki moment, że jej się wydawało na tamten czas, tak, że nie ma szansy już na tą relację, że coś się skończyło. Że na przykład wy przestaliście ją lubić, czy ona przestała wami się wtedy interesować. Bynajmniej tutaj, zobaczcie, kot umyślnie wywraca ten kielich. Tutaj ta osoba, i ta osoba patrzy na to, tak? Nie powstrzymuje jego. To znaczy, ktoś rozwalał waszą miłość, waszą przyjaźń, waszą relację, znajomość, cokolwiek, a ta osoba spokojnie na to patrzyła. Mógłby ktoś być z zewnątrz lub po prostu osoba na swój ruch patrzyła, że sama coś niszczy lub że wy niszczycie. Po prostu ktoś tu nie ratował i ta osoba ma żal o to do siebie, tak? Że nie zareagowała w tamtym momencie, gdy zaczynało coś się niszczyć. Dwójka buław to miała dylemat i widocznie nie przyjrzała się za bardzo, może szczegółom, może jak to by dalej wyglądało ta droga, ponieważ teraz dopiero podnosi ten glob i dopiero przygląda się, widzisz? Te buławy dalej stoją, tak jak w normalnym tarocie, tylko ona bardziej szczegółowo tutaj patrzy. Widocznie ona pewnych rzeczy nie zauważyła wtedy, nie dostrzegła czegoś. Może możliwości? Nie wiadomo, co na tym globie jest. A z kielichów, zobacz, tak jakby niewystarczająco było wtedy uczuć, albo ktoś nie nastawił serca na te uczucia. Może po prostu odepchnął te uczucia, tak? A tutaj tak bardziej podnosi ten kielich i widzi, że tak naprawdę tak samo mogą uczucia napłynąć do kielicha, ale tak samo mogła ta rybka wyskoczyć i ulecieć. To jest powiązane z tą kartą. Także ta osoba widziała jakby, że coś się psuje. Widziała jakieś takie właśnie, tutaj ja czuję, że coś się psuje przez jakąś, może nie podjętą decyzję lub źle podjętą drogę, wybór. Po prostu ta osoba się nie przyjrzała pewnym rzeczom i pozwoliła jakby tutaj, może nawet się nie spotkaliście, pozwoliła po prostu jakby tutaj nie zniszczyć temu uczuciu, tak? Jakby ktoś może je zaniedbał, nie pielęgnował,
A as to tak samo jak masz as kielichów, to jest szansa na rozwój miłości, również tak samo na zaprzepaszczenie, ponieważ to nie jest dane tak jakby na zawsze z obiecaniem, że tak będzie, tak? Tu nie ma w nim żadnej obietnicy, my mamy to pielęgnować. Także tutaj widzimy, ta osoba ma żal do siebie, tak? Może do was też po części, lub do kogoś, kto to popsuł. No, że tak się zadziało. Powiem, że żal ma, może taki czuje... Ja myślę, że żal. Tu nie ma żadnego tam, że nie smak czy coś. Żal po prostu. Nie chciałaby, żeby tak było. Tutaj w tym niebieskim kamieniu. Oszlifowanym. Dobra, my sobie to odłożymy i kamień, żeby nam nie przeszkadzał i karty. I teraz weźmiemy różowy. Oszlifowany oczywiście, bo tu mamy różowy nieoszlifowany. I zobaczymy, kochani, czy ta osoba żałuje. A jeśli żałuje, to czego ona żałuje? Myślcie sobie, kochani, o tej osobie teraz głęboko, tej, którą wybraliście do tego kamyczka, bo równie dobrze możecie każdą inną osobę do innego kamienia wybrać, tak? To tutaj na tej osobie się skupcie, zobaczymy, czego ona żałuje. Czy w ogóle żałuje? Tu więcej żałuje. I sąd ostateczny. Dopiero w niej to się po prostu obudziło teraz, kochanie. I tak, czekajcie, ta pierwsza, tak położymy sobie. Trójka buław, siódemka mieczy, karta gwiazdy i as pentakli. Tak, kochani, ja bym powiedziała w ten sposób, jeżeli tu są te karty. Trójka buław, ktoś nie był wystarczająco cierpliwy i może nie czekał. Po prostu, czy on... jedna osoba mogła tutaj coś robić, pragnęła tego bardzo, a druga osoba tak jakby nie kontynuowała tego, nie podtrzymywała tego czegoś, wiecie, co mamy w trójce buław. Tutaj wystarczyło po prostu wysłać wiadomość, jeżeli ktoś musiał z czymś się spóźnić lub nie był gotowy, tak, na tą sytuację, na rozwój, bo trójka buław, to przecież tutaj zaraz będzie coś się działo, tak? Jeżeli ktoś nie był gotowy, ta osoba, to wystarczyło, że ona po prostu by napisała do was wiadomość lub po prostu powiadomiła, ale tego nie zrobiła, że ona nie była na coś tutaj gotowa i tak stała dosłownie, no nie na rozstaju, nie na rozstaju dróg, no ale może, wiecie co, ja tu czuję, tak jakby na coś nie czekała, tak jakby wyście na przykład mówili, że ma ileś tam czasu i ona na to przystała, że okej, skoro dajesz mi tyle czasu, mam się zmienić, to ja odpuszczam. Chodzi, że ona dla was nie powiedziała, że poczekaj, daj mi więcej czasu, ponieważ nie jestem już teraz gotowy, czy coś, w sensie takim. Tu taki właśnie karta, co ta osoba mogłaby zrobić, gdyby ten czas się cofnął lub czy ona koniecznie by to zrobiła, kochani, teraz? Może nie, po prostu tylko ma do siebie taki żal tutaj w tej karcie, że akurat tak postąpiła wtedy, a czegoś nie zrobiła właśnie. Czegoś tak jakby tutaj... Tutaj są plany, tak? W trójce buław są plany, wprowadzamy jakieś plany w życie. Jeżeli to jest przed, to znaczy, że ta osoba właśnie tych planów nie miała, tak? I ona teraz, czego żałuje, że ona nie miała żadnych planów związanych z tym, z tą waszą znajomością, z tą waszą relacją. Tak jakby tutaj widzicie, są widoki na przyszłość. Nie w tej karcie, bo to jest Before Tarot. W ogóle w trójce buław są widoki na przyszłość. On stoi nad wodą i patrzy w przyszłość, marzy. Tutaj tego nie ma, on jest zajęty tutaj ptakiem. To też nie miał ten ktoś, o kogo pytacie, żadnych widoków na przyszłość w tamtym czasie, żadnej pewności, tak? No i tego właśnie też może żałować. Lub no siebie rozgrzesza w jakiś sposób, że akurat nie był może gotowy. Ja czuję, że nie był gotowy. To jest takie przygotowywanie się do podróży w karcie normalnej tarota. Tutaj tak jakby nie przygotowywał się do jakiejś podróży, czy życia, czy podróży, żeby do was przyjechać. No właśnie tego tutaj żałuję, kochani. Siódemka mieczy żałuje na pewno przebiegłości, jakichś krętactw, jakichś oszustw, bo przez to naprawdę mógł zaprzepaścić wasze marzenia wspólnej relacji. Zniszczył coś przez jakieś kłamstwo, oszusta, może nawet zdrady. No nie, nieuczciwą grę, tak? To była jakaś nieuczciwa gra i on właśnie tego żałuje, to na pewno. Już teraz by nie wiadomo, czy tak zrobił, chociaż nic nie wiadomo w siódemce mieczy. Karta gwiazdy, powiem, że tak jakby sam też nie miał w pewnym momencie już nadziei, jeśli chodzi o to. Nie pokładam żadnej nadziei, bo tutaj widzicie, była szansa, tak? Tutaj ta gwiazda stoi, ma i te uczucia, wszystko. Pokazane dla nas piękny ten, a czego on żałuje, że tego nie dostrzegł jakby, tak?
może stracił to nadzieję, to wiarę, tak jak gwiazda ma, nie widział tego właśnie na niebie, tego punktu jasnego, do którego dążyć. Zobacz, te dwie karty podobnie nawiązują, tak? I As Pentakli tak jakby czegoś nie wziął, co jest dane jemu od wszechświata, może od ciebie jakieś propozycje zamieszkania, czy wspólnego czegoś, jakiegoś wyjazdu, czegoś konkretnego, bo to są konkrety, no nie? To tak jakby on tego nie wziął, nie przyjął na tamten czas. I on właśnie tego żałuje. W taki sposób żałuje, ponieważ ciągle jest ta karta. Taki myślę, że o tutaj to czuje niesmak właśnie. Chyba tutaj czuje niesmak, że akurat jak się zachował może jak świnia, tak? Bo może tutaj karta przebiegłości, nie musimy go tak rozgrzeszać i takiego rozumieć, że Jezu był taki cudowny, po prostu nie był tylko gotowy. No tutaj ma jakieś takie ciemne strony swojego zachowania, no to przez to może powiedzieć, że jakoś po świńsku mógł się zachować. No to powiem, że tak bardzo żałuję, to tak, no nie bardzo, ale powiem, że czuję do siebie jakiś taki właśnie uraz, tak, że tak się zachował. Może po prostu was skrzywdził i to mu ciąży. Lub to, że się nie odzywacie, lub nie ma tej relacji między wami, tak jak mogłaby być, gdyby to się nie zadziało, tak? No to tego żałuję. Tych właśnie takich jakichś kłamstw. Dobra, kochani, teraz sobie weźmiemy zielony. Zobaczmy, czy ta osoba oszlifowana wasza żałuje. Czy żałuje? Na początku zobaczmy, czy żałuje. Potem będziemy patrzeć, czego ona żałuje. Dla wszystkich, którzy wybrali ten zielony kamyczek oszlifowany, no to było szybkie, od razu wam przodem będę kładła. Czego ona żałuje? Czy żałuje i czego żałuje ta osoba, którą wybraliście tutaj przy zielonym kamyczku oszlifowanym? Żeby zarezonowało, proszę, z jak największą liczbą osób. Czego ta osoba żałuje? Ok. Tutaj jest karta trójkąta. Widocznie tu coś więcej było, może jakieś koleżanki czy coś. No niekoniecznie mówię, że jakieś zdrady albo romansowanie, no ale tu jakby więcej osób było, tak? Kochani, no mogło być więcej, ponieważ już czwórka była, to jest dużo przyjaciół. Albo w rodzinie dużo osób, albo jakby krąg przyjaciół, tak? To jak najbardziej coś tu mogło chodzić o inne osoby. Czego powiem, ona żałuje? To na pewno tutaj, że nie... Jeżeli było wiele osób, to ja powiem dla pewnego grona osób. Jeżeli tu było wiele osób, tam gdzie się poznaliście i kilku przyjaciół było, czy gdzieś, to ona żałuje, że ona po prostu z wami nie spędziła może tego dnia do końca, lub nie została na noc, lub żałuje tej chwili wtedy, że się nie zaprzyjaźniliście, czy jakby ta wasza relacja się nie zbliżyła. Tak? Tak jakby więcej osób było, ona po prostu do was nie podeszła. W sensie takim, wiecie, jak jest taka jakaś przytupówka na wsi, taka weselna, no nie, dyskoteka. Stoi dziewczyny pod ścianą, jakiś chłopak wstydzi się podejść, poprosić do tańca. To właśnie coś takiego, że jest krąg przyjaciół, znajomych, takich dość bliskich osób. Jakaś może być zabawa, coś, no i tutaj było coś takiego, że ta osoba żałuje, że czegoś wtedy nie zrobiła. Tak jakby... Właśnie nie podeszła lub wybrana od kogoś innego, też może być. Tutaj koło fortuny, to powiem ci, miała świadomość, że tu trzeba jakby się zatrzymać w tym momencie. Ona poszła zgodnie z wytycznymi jakimiś swoimi, no popłynęła po prostu, popłynęła, może się upiła, popłynęła. Tutaj powiem ci, sąd ostateczny wiedziała, że w tym momencie może coś zmienić. Może taki typ był takiej osoby, która lubi balować, tak? Imprezowicza takiego. No i może ona po prostu tutaj jak najbardziej, może być tak dużo się działo w jej życiu, tak? I ona może tego żałować właśnie, że miała wtedy czas, kiedy mogła się z tego obudzić na przykład. Przyszedł ten sąd ostateczny. I mogła na przykład zmienić, na przykład skończyć z imprezami, z używkami, z czymś i mogła po prostu innym człowiekiem być, się obudzić, tak? No ale tego nie zrobiła. Dalej została właśnie w tej karcie. Myślę, że ona mogła mieć jakieś uzależnienie. Uzależnienia na przykład od kobiet innych, od innych mężczyzn, jeżeli to na przykład kobieta, czy tam nawet mężczyzna, od alkoholu, od jakichś dragów, od no, wszystkiego, co sprowadza nas na złą ścieżkę, to jakby coś, co kusi, nie? To mi się wydaje, tutaj czuję, że ta osoba po prostu popłynęła z tym nurtem. Tu za dużo było jakby imprez, za dużo było ludzi, ona nie w tym kierunku poszła, co chciałaby czasami. Wtedy może, kiedy przychodzi
taki kac moralny, to ona sobie zdaje sprawę, że mogła wtedy, gdy była z wami, w jakimś tam dniu, nieważne czy jesteście teraz jeszcze, ale żałuje tamtego dnia, tamtego etapu w życiu, tego momentu, kiedy ona się nie ocknęła po prostu, nie zrobiła czegoś innego, że się nie skusiła na te coś, czy to zdrada, cokolwiek tam między wami było, tak? To ona tego żałuje, tutaj na pewno żałuje, powiem. I to jest duży żal. Jeżeli sąd ostateczny i karta diabła, to powiem ci, że to jest duży żal. Chociaż ona ciągle tkwi jakby w tej takiej toksyczności, ale mimo tego, mówię, jak przychodzi ten kac moralny, lub dosłownie kac, i wtedy, kiedy ma wyrzuty sumienia, to myśli o tym. Wie, że był jakiś moment, kiedy mogła coś zmienić, obudzić się, tak? Ale tego nie zrobiła. I właśnie, tak jak zawsze mówię, jeżeli coś się nie zrobi, to jest gorszy żal, niż się zrobi, źle się zrobi. No ona czegoś tutaj nie wzięła jakiejś okazji. Dobra, kochani, mamy teraz różowy, nieoszlifowany. Teraz zejdziemy do tych ludzi, którzy są jednak przez los nieoszlifowani. Tacy hardzi, tacy krnąbrni. Zobaczymy, co tu u nich. Jeszcze los ich nie oszlifował, ale wszystko przed nimi. Dobrze, kochani. Ten kamyczek różowy, jeżeli wybraliście, zobaczmy. Czego ta osoba żałuje, jeśli żałuje? Może tak najlepiej było, żebym zapytała. Jeśli żałuje, to od tego kamyczka, to czego ona żałuje? Różowy, nieoszlifowany. Bardzo proszę, żeby to zarezonowało z jak największą liczbą osób. Jeśli ta osoba żałuje, to czego ona żałuje? Jeśli ta osoba żałuje, to czego ona żałuje? Bardzo bym prosiła jeszcze dwie karty przynajmniej. Albo trzy. Spokojnie. Spokojnie. Lat pięć? No dobra. Ta to w ogóle żałuje. Aha, bo tutaj było źle. No to ona żałuje faktycznie. Przeważnie jak jest źle, to człowiek to się budzi i żałuje. Jak dobrze, to sobie nie przypomina. O matko, ile kart, kochani. No tu może być więcej historii, ale mniej więcej skrócimy co do, żeby było fair według wszystkich. To skrócimy tak minimalnie. Ojej, no przesuń się. Dobra, kochani, to tu mamy tak. Szóstka mieczy. Before Tarot, czekajcie, widzicie. Czwórka mieczy, siódemka pentakli, król pentakli i czwórka tych, kielichów. Kochani, szóstka mieczy, to jeżeli u was było milczenie, to pierwsza rzecz, co ja wam powiem, że ta osoba pluje sobie w brodę, że nie przerwała milczenia, nie podała dla was ręki. Ja wam coś pokażę tutaj, spójrzcie na tej karcie, widzicie? To w ogóle te Before Tarot są piękne karty, tam jakby przed Tarotem, tak? Co za nim się zadzieje. Kochani, ona żałuje, że ona nie przerwała milczenia, to jest pierwsza rzecz. Ja myślę, że dla niektórych to może być tak, że tylko to i jeżeli wiecie, że między wami jest tylko to, że jest milczenie, a mogłoby być przyjaźń, cokolwiek, no to po prostu ona żałuje, że ona wtedy tego milczenia nie przerwała. To może dla was to będzie wystarczyć już, tak? No bo tutaj chciałaby podać rękę, tym razem by się odezwała. O tak. Tutaj zobaczcie, taka, przepraszam, że ja wam pokazuję tamtym nie, ale te karty są takie dość inne. Widzicie, tu motylki lecą do niego. Tutaj ta osoba widać milczała. Zobacz, dwie karty, które pokazują o takim milczeniu z wykrzyknikiem, tak? Naprawdę cisza, nic się nie działo w ogóle. O, albo wy o tej sytuacji, co się zadziała, milczyliście, nigdy o tym nie porozmawialiście, co jest błędem. Albo po prostu tak jakoś przyszliście do takiego porządku, jak dzisiaj macie tam w swoim życiu, że było milczenie długi czas i do tej pory nie macie kontaktu na przykład. No po prostu nagle zamilkliście oboje, z dwóch stron. To powiem, ta osoba żałuje, że wtedy pierwsza nie wyciągnęła ręki, pierwsza nie napisała, pierwsza się nie odezwała. Lub nie przyjęła oczywiście od was tego, jeżeli wy pisałyście, czy tam dzwoniłyście, na przykład odrzuciła połączenie. Chodzi o to, że wiecie, nie podtrzymała tego kontaktu. Czwórka mieczy żałuje, że tak długo zwlekała, bo tutaj jest pokazany właśnie taki urlop, tak? Od wszystkich decyzji. No i właśnie ona tutaj żałuje, tym razem by inaczej zrobiła, by pozwoliła tym właśnie motylkom wlecieć do swojego brzuszka, tak? Nie dawałaby takiego, aż takiego długiego czasu, nie przywlekała, bo może wy poszliście już w inne. Bo tutaj widzę, że karta niecierpliwości, tylko że czego ona żałuje, tak? Może było tak, że ona z czymś was ponaglała, jeżeli w tym kierunku dla was będzie pasowało, ponaglała, na przykład chciała szybciej, czy iść do łóżka, czy spotkać się cokolwiek i postawiła was pod murem i wyście po prostu się obraziły, czy się wycofały, no i ona żałuje tego właśnie ponaglania lub właśnie dla innych osób, tak? Jeżeli energia by akurat tamta dla was pasowała.
że właśnie to wy jakby ponaglałyście, chciałyście szybciej, a ta osoba właśnie tak jakby nic nie robiła w tym kierunku, bo była cisza, tak? Mogła być cisza, że na bardzo, na twoje 10 wiadomości ona odpowiedziała na przykład dwie, tak? Także czuła, że ty chcesz się spotkać, czy założyć rodzinę, czy być przyjaciółmi, czy w końcu przyjechać, czy żebym przyjechał, a tu powiem, że była taka stagnacja i ona tego żałuje teraz. Król Pentakli, widzisz tym razem, tutaj czekaj, zobaczę co na tej karcie jest, aha, tutaj ktoś daje mu ten denar, zobacz, tu bardzo ta osoba była jakby skoncentrowana na pieniądzach, tutaj. W ogóle pieniądze dla niej były bardzo ważne. Może ona nie miała czasu wtedy na miłość, bo zobaczcie tutaj teraz w czwórce kielichów tym razem by wzięła od Boga ten kielich. Tu nawet więcej on daje tych kielichów, więcej bogów i więcej rąk. Może to anielskie ręce. I kochani, tutaj tym razem ta osoba nie siedzi znudzona, tylko to pije. To znaczy, widzicie, ona tym razem by wzięła to uczucie, ona by inaczej się zachowała. Nie byłaby tylko skierowana jakby w stronę kariery, pracy, jakichś tam awansów, czegokolwiek, kursów, coś tak by zajęta zupełnie czym innym. Światem takim przyziemnym, a miłość dla niej się tam była odsunięta. Tym razem by inaczej zrobiła. Może już doszła, zdobyła to, co wtedy chciała i teraz dopiero ma do siebie taki żal, że tamtą sytuację jakoś tak... wiecie, gdzieś tam zostawia. Kochani, wiecie co ja wam powiem? Tutaj bardziej czuję dla tych, co nie mają kontaktu, ok? Bo jeżeli wy macie kontakt, a pytacie, czy ta osoba żałuje, co zrobiła wczoraj, a jest twoim partnerem w domu, to nie bardzo tutaj ta... Tu jest bardziej, jak nie macie kontaktu, wiecie? Dla takich osób. To w takim razie wybierzcie sobie inny kamyczek. Jeżeli wy macie z tą osobą dość kontakt dobry, tylko żałuje, tak jakby pytacie, coś tam z przeszłości. Ja tu czuję, że to niewykorzystana sytuacja. Nie ma po prostu was już razem. To taka sytuacja tutaj jest przy tym różowym i nieoszlifowanym. No to ta osoba żałuje, bo widzę tutaj dziesiątka mieczy. Bardzo nawet żałuje, wiesz? Tu do niczego jakby nie doszło nawet, można powiedzieć. Mogliście być kochankami, tylko ktoś na coś się nie zdecydował i ona tego po prostu żałuje. Dla wielu, powiem, nic się nie wydarzyło w ogóle między wami. Siódemka, siódemka, co ja gadam? Zielony kamień, nie siódemka, może i siódemka. Nieoszlifowany zielony. Czy ta osoba żałuje tego, co zrobiła? Jeżeli żałuje, to czego najbardziej? Czy ta osoba żałuje tego, co zrobiła? Czy osoba, którą teraz pytacie, żałuje tego, co zrobiła? Czy ta osoba, którą pytacie, żałuje tego, co zrobiła? Czy ta osoba, którą pytacie, żałuje tego, co zrobiła? Tu inna osoba. Powiem, ja czuję tutaj jest i jakaś taka inna. Mi się wydaje, że tutaj może by wielu z was może być w związku z tą osobą nawet, tylko może jesteście teraz pokłóceni, albo jeszcze będziecie z nią. Tak troszeczkę inaczej, tu jak to mi się tasuje, to ja czuję tak inaczej w energii. Tutaj będziecie mieli większość, będziecie mieli z nią kontakt jeszcze oczywiście. Powiem ci tak, tutaj właśnie ta osoba nie współpracowała z wami, tego żałuję. Jeżeli wy mieliście jakieś plany, to ona mogła to po prostu jakieś swoje coś tam powiedzieć, ty swoje, jakoś porozmawiać. Tutaj wygląda, że, bo ta karta takiego konfliktu to też i w głowie, ale też z innymi ludźmi, tak żeby raczej nie walczyć z nimi, a współpracować, dalej dojdziemy razem. Tutaj jest po prostu, ona jakby z wami nie współpracowała, zobacz. Tutaj karta akurat szóstki pentakli pokazuje właśnie to taką wymianę. Ty coś ode mnie chcesz, ja ci chętnie pomogę, bo może kiedyś od ciebie będę coś chcieć. Tu wygląda, że ta osoba bardzo była od ciebie oddalona wtedy, czego żałuje. Teraz by prawdopodobnie się zachowała inaczej po tych kartach, można było powiedzieć. Teraz by chciała z tobą jednak rozmawiać, współpracować to do tego projektu, do tego jakiegoś dążenia, co wy mieliście wtedy, tak? Tu chciałaby na przykład, tym razem by odebrała telefon, tym razem by napisała, tym razem by ci pomogła, by nie odrzuciła, by nie powiedziała, że nie ma czasu. Bo tutaj jest troszeczkę już inaczej. Ona pewne rzeczy przemyślała. Nie wiadomo, czy teraz, gdybyście to sama była sytuacja, tak zrobiła, może ona tylko po prostu tak sobie myśli, o, teraz bym zrobiła inaczej, bo już czuję żal, tak?
No, że może odpchnęła Ciebie wtedy, czegoś Ci nie dała, nie pomogła, lub może za dużo od Ciebie chciała, bo energia przecież się zmienia, może tylko cały czas od Ciebie, coś od Ciebie, aż Cię w końcu to zdenerwowało, że ona tak ciągnie od Ciebie. Tu bynajmniej no tak nie za fajnie, kochani. Tu ta osoba, tak jak była wtedy nastawiona bardzo na wygraną, była pewna, że coś w życiu osiągnie, tak? Tylko tu jest błąd, bo jeżeli coś wygrywamy, pamiętajmy, że po drodze wy czujecie tę sytuację, ja czuję, zaraz spróbuję powiedzieć wam to, co ja czuję. Tutaj jest karta, widzisz, ktoś zwycięża, ktoś uhonorowuje go, tak? Ludzie mu to pomogli, miał też żołnierzy, ale on teraz tylko się czuje, tak jakby sam zwyciężył. A w tej karcie to jest ostrzeżenie, że pamiętaj, do tej drogi nie doszłeś sam. To znaczy, tak jakby ta osoba się czuła, tak jakby gdzieś była ponad was, tak? I nie współpracowała z wami, nie jakby wam nie pomagała w twoim, na przykład tak o, dajmy na to, wam powiem taki przykład, a wy sobie weźcie, co chcecie ze swojego życia. Na przykład ta osoba ma pracę, tak? Ty się uczysz, jeszcze studiujesz i ona po prostu za każdym razem pokazuje ci, że wie, że to ona pracuje, może wypomina ci to, tak? Że ci pomaga, pomaga. Aż pewnego dnia ty kończysz te studia, idziesz do pracy i ona wtedy żałuje, ponieważ widzi, że no wtedy mogła ci pomóc bez wygadywania na przykład, ponieważ ty do czegoś dążyłaś, no i teraz to masz i to jest taki żal, niesmak, co się zrobiło. Ale ciekawe, czy żeby sytuacja wróciła, to ta osoba by tak się zachowała, jak sobie teraz myśli. Może znowu by się zachowała tak samo. Tylko bynajmniej taki żal ma, że tak jakby ona pewne rzeczy tylko dzięki sobie zdobyła. Ona nie widzi żadnych ludzi naokoło, że ktoś jej pomógł, ktoś na przykład tak jak żona, wiadomo, pierze ci koszulę, prasuje ci koszulę, facet tylko widzi na przykład w relacjach, jak w filmach widzimy, że przynosi tylko kasę do domu, a nie widzi, że żona też ileś godzin spędza w domu, żeby to przygotować jemu kolację, tak? No właśnie coś takiego, że tak jakby siebie tylko ta osoba widziała. Nie widzi tych małych kroczków po drodze i to powiem, że żałuje, ale ciekawe, czy by to, nie wiem, czy żeby ta sytuacja się odwróciła, czas można było cofnąć, czy ona by inaczej zrobiła, no nie wiem, nie jestem pewna tego. Tutaj król buław, to powiem, że strasznie dużo w nim jest takiego parcia, nawet na szkło może, takiego parcia, takiego przedsięwzięcia wszystkiego. I on to sobie zdaje sprawę, że on jest typem zwycięzcy, zwycięzcy, tak? W ogóle ma w sobie takie coś, taki za wszelką cenę dosłownie, za wszelką cenę i teraz może już postrzega swoje błędy, powiem ci, postrzega swoje błędy takie drobne, po drodze, co właśnie, jakieś niedopatrzenia, jakieś krzywdzące może słowa, takie, że to ja jestem ważny, że to ja coś mam, a nie widzę twojego starania się, no bynajmniej tutaj widzi to, tak średnio jakbym powiedziała żałuje, no na pewno swojego zachowania, ale nie czuję, żeby się zmieniło to, żeby postąpił inaczej, tego nie bardzo czuję, tylko po prostu może sobie tam zarzuca czasami, że mógł inaczej, no nieładnie się zachował, tak? Ale mimo wszystko cały czas jest takiej energii bojowej, taki żywiołowy, taki energiczny, cały czas on jest tym samym człowiekiem, no że tam kiedyś się zachował, to wiesz, pewnie u niego zostanie zawsze, jak to się mówi, w środku, tak? W sercu czy sumienie będzie, jeżeli cię skrzywdził, tak? To zawsze mu będzie o tym przypominać na przykład. No żałuję takich, powiem, takiego jak dążyliście do czegoś i po prostu on wtedy jakby nie był przy tobie. Coś takiego. Coś w tym stylu. Wy sobie tam weźcie, bo was jest dużo, kochani, to wy sobie weźcie tam co do was. I dobrze, kochani. Ostatni nieoszlifowany żółty. Zobaczymy, aniołki, co wasza osoba żałuje. Czy żałuje, no może na początku. Każdy zawsze czegoś tam żałuje. Czego ta osoba żałuje? Gdzie jest na przykład sama, o czym myśli? Nieważne w jakim momencie, w jakim punkcie jest w życiu, jeżeli o was pomyśli, czego żałuje teraz? Może co inaczej by zrobiła? Przepraszam, telefon. Nagra się. Czego ta osoba żałuje? Czego ta osoba żałuje? Dla tych wszystkich, którzy wybrali tą opcję. Okej. Ktoś tu mógł się poznać na jakimś kursie w pracy. Coś tutaj związane z takim czymś. W ogóle ta osoba żałuje, kochani, dla większości, dla bardzo wielu, że między wami w ogóle nic nie zaszło. To ja wam powiem. Kochani, wiecie co ja wam powiem?
tutaj czuję tylko jedną historię. To znaczy, jeżeli zaszło między wami, jesteście bliście lub jesteście małżeństwem lub wiadomo, jesteście kochankami, czymkolwiek, to powiem, to nie dla was, okej? Okay? To tam wybierzcie sobie inny kamień, bo tu jest inna historia. To jest taka historia, że nic między wami nie było. Po prostu. Tutaj była taka szansa. Ktoś kogoś podrywał, ktoś do kogoś oczko puszczał, czy no jakiś sposób delikatny bardzo się zalecał, czy się uśmiechał. Była naprawdę szansa, żebyście po prostu powiedzieli sobie to, czy cokolwiek zrobili, zaprosili się na randkę, no cokolwiek. Ja wam powiem, tu tylko jedną czuję historię, ale to było wszystko ukryte w tajemnicy. To nie jest taki, że ktoś przed kimś coś ukrywał, bo miał kogoś na boku, nie. Tu chodzi o to, że tego ktoś nie wziął, tego właśnie tej szansy bycia razem. Ja powiedziała, że to było w pracy, gdzieś na jakimś kursie w pracy, w szkole, na uczelni, coś takiego. Tutaj po prostu byliście w sobie, nawet można powiedzieć, zakochani, podkochywaliście się, tak? Byliście sobą zauroczeni, o. I po prostu tutaj kobieta była taka niedostępna. I mężczyzna może myślał wtedy sobie, że ona nie jest nim zainteresowana, a oboje byliście sobie zainteresowani, gdziekolwiek się spotkaliście. I to słowo ostateczne nigdy nie padło, że ja chcę... Wiecie co, w filmach wszystko jest takie łatwe, prawda? Że ktoś do kogoś mówi, że po prostu chce mi z tobą na kolację, czy masz czas. A w życiu tak naprawdę ludzie krążą koło siebie, krążą. Może on, może ja, może on jutro mnie zapyta, no jeszcze sobie poczekam. No kurczę, jest tak ciężko, nie? To także właśnie tutaj jest, tak jakby kobieta była taka dość zamknięta, nie pokazywała, że jej zależy. Mężczyzna tam krążył koło niej, krążył, no ale ja nie widzę finałowego tego spotkania, tej randki. Tak jakby to się skończyło na tym. Może gdzieś tam się spotkaliście jako koledzy, ale nikt nie poszliście na całość, nigdy nie spróbowaliście, jak to być razem. Ja tylko to tutaj czuję. I ta osoba żałuje właśnie tego. Tego, że jakoś się nie przebiła przez tą waszą tajemniczość, tak? Że tylko był świat iluzji i nic z tego nie wyszło. Marzyliście, może to na długo było. Takie podchody robiliście do siebie, no ale żeby coś spróbować, jesteśmy w związku, jak żyjemy jako partnerzy, na przykład spróbuj zamieszkajmy razem, no to takiego czegoś nie było. Tylko takie podchody długie. To tylko to powiem wam, czuję, ponieważ o tutaj w tej ostatniej, w żółtym kamieniu, to... No tylko to, można by było tutaj powiedzieć na przykład inne historie, ale ich nie czuję po prostu, nie chcę tak mówić, że czegoś nie czuję, czy tam inne, wiesz, takie, że ktoś kogoś tam ukrywał tego, ale nie, tu jest takie, nic się nie wydarzyło, jeżeli między wami coś się wydarzyło, spróbujcie sobie inny kamyczek wybrać, spauzujcie wideo. Także pozdrawiam aniołki was bardzo gorąco, cieplutko i serdecznie. Widzimy się na live, ale w międzyczasie jeszcze wgram, piek muszę go nagrać, jasne. W dzień jeszcze jeden filmik. Tak sobie myślałam, czekajcie, co ja tu nawet zgram na swojej karce. Czy to iluzja, czy jednak coś między wami było, lub motyle w spodniach. Ja nie wiem, który jeszcze nagram, tak mi dzisiaj te filmy się przyśniły. Także aniołki moje cudowne, do potem... widzicie, że... Aha, już widzicie. Jak lubicie ten tarot? Ja uwielbiam go, jest ciekawy. Do pewnych rozkładów, wiecie, do pewnych rozkładów jest niezastąpiony. Tak jakby krok wcześniej. Co by się stało, gdyby ta sytuacja mogła wrócić? Co byśmy zrobili wtedy? Bardzo dobry tarot. Także buziaczki, trzymajcie się, papaski.